Jestem w tej chwili w Poznaniu, w opuszczonej górzelni. Jestem tutaj sam. Wejście jest od strony niestety budynków mieszkalnych. Dlatego muszę być cicho i uważać. Ale idziemy zwiedzać. Obok właśnie odbywa się budowa, dlatego bardzo prawdopodobne, że jest tutaj strażnik. Tu widzę prawdopodobne wejście do środka. Ktoś tu wjechał ścigaczem. Okej, już wiem, że tutaj nie wejdę, pełno wody. Poszukamy innego wejścia. Mam nadzieję, że dosyć dobrze tu widać, co się tu znajduje. Wody jest tyle, że nie będę tu wchodził. To wejście, jak widać, jest zaśrubowane. A więc idziemy dalej. Są jakieś garaże, jest ktoś tam przy nim. Aby się nie wychylać. Ale widzę, że wejście znajduje się tutaj na górze. Widać, że okno jest zawiązane, więc trudno. Jedyne możliwe wejście jest tędy. Okay. Tam na dół lepiej nie spaść. Nie wiem, w jakim stanie jest podłoga. Dobra, czas iść dalej. Te beczki mają swoje lata. Okay. Widzę te osoby przez okno. Mam nadzieję, że one nie widzą mnie. Co to miało znaczyć? Tysiące litrów? Nie mam pojęcia. Okej. No to jazda. Tutaj będę poczuł latary. Okej.
oddalają się. Dobra. Zobaczmy, gdzie prowadzi ten włas. Pełno wody. Cóż, na pewno tam nie zajdę. To jest to pomieszczenie, które widziałem niżej. Tego pewnie nie widać, ale z metr półtora wody tutaj jest. Widać, że podłoga nie jest w najlepszym stanie. Co to tak uderza? O, proszę bardzo. Jak głęboko tu jest, to ja mogę tylko zgadywać. O jaja. Sama rdza ledwo się trzyma. Czuję nawet, jak to się chwieje. Na pewno nie jest tu bezpiecznie. Naprawdę fajny widok. Ale ta platforma, która jest już z metalu, jest tak zżarta. Schody jeszcze bardziej, że stanie tutaj, to jest ryzyko. Dobra. Są tutaj po prostu dwie budowle, dwa nowe bloki się tworzą i ochrony jest sporo. Są schody na górę, ale chyba ich stan techniczny nie pozwala na zwiedzenie. Raczej nie. Dobra, plan jest taki, że szybko przejdę lanką. Ci goście dalej tu są, ale dobra. Widać, że wejście zostało już sforsowane wcześniej. Szkoda nie skorzystać. Dobra, a więc tutaj mamy duże pomieszczenie. Jakieś podesty. Nie wiem do czego. Jakąś wykinowy. Zobaczcie. Szklane rurki do przeprowadzenia destylacji, czy może innego procesu chemicznego. Jeszcze się ostały. Dobra, zobaczmy. Oprócz schodów mamy pomieszczenie. Zejdę po nich po cichu. Jakiś zbiornik, wata szklana ocieplona jest, żeby utrzymywał temperaturę. Okay. Instalacja jeszcze jest.
jest instalacja wodna. Lampa oryginalna się dostała. Resztki lampy, jakieś zawiesia grube, resztki instalacji wodnej. Woda, tutaj wchodzić nie będę. Co mamy tutaj? Jakiś kocioł, instalacja elektryczna i proszę bardzo, cała rozdzielnia, która jeszcze w sporej części się zachowała. Karta wymiany licznika, 2013 rok, 13 października. Okej, nie wiem czy to widzicie, ale licznik chodzi. Tutaj normalnie jest napięcie. Lepiej nie dotykać niczego. Dalej jest napięcie, dalej jest w użyciu. Dobra. Tu trochę wieje. O, jakie graffiti. Ciekawe. I są schody na górę. Idziemy dalej. Ładnie to wygląda. Pierwsze piętro. Okej. Trochę wysoki ten budynek. Naprawdę. Jakaś gablota. Nie wiadomo do czego służyła. Okej. A co mamy dalej? Tam na dole byłem. O. Kolejne spore pomieszczenie. Kolejna metalowa platforma w niepewnym stanie. I oczywiście dziurawy dach. Swoją drogą jakiś kolejna miara, co odmierza, nie ma pojęcia. No, no, no. Oj, oj. Już nie ma się tej pewności chodząc po tym. Na razie zawracam. Ta część prezentuje się lepiej. Czy te schody? Bynajmniej. Tu jest wejście na dach, podejrzewam. Od strony ulicy. Zobaczymy. Znowu metalowe schody na górę. Dobra, idę wyżej. Już parę metrów jest. Ładnie. Widać fajnie, jak to wszystko jest zardzewiałe. Dobra.
Okej, one jeszcze trochę wytrzymają. Chociaż niemiło w rezonans spadają. I są schody wyżej. Okej. Jeszcze wyżej. Chyba żel beton, więc nie będzie źle. Taki zbiornik na wodę, podejrzewam. Jak widać, poznaj stąd. O, samolot. Gdzieś jest lotnisko niedaleko. Zarcyfiała. Czuć i słychać każdy krok. A w dół jest z 5-6 metrów. Nie warto. Te platformy naprawdę nie wyglądają, nie dają uczucia bezpieczeństwa, więc nie polecam na nie wchodzić. Dobra, czas powoli się zamknąć po angielsku. Tutaj mamy budynek mieszkalny. No cóż, za wiele z niego nie zostało. O, lampka oryginalna. I tyle. O, a więc Kożelnia w Poznaniu zwiedzona. Czy polecam? Polecam, ale naprawdę trzeba być ostrożnym, nie tylko ze stanu technicznego, ale także do stanu ochrony. Widać, że obiekt jest używany. Dlatego zalecam ostrożność. To było tyle. Widzimy się na następnej wyprawie. O, o. Nie mów. Okej. Okay. Brama, którą wchodziłem, jest teraz zamknięta. To muszę szukać innego wyjścia. Podejrzewam, będzie to samo. Tak. No to jestem uwięziony.